jesteśmy warci może jaką obrać drogę czasami. Już myślę, że teraz zrobię ruch wstępny, czyli przekażę głos autorowi. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam i dziękuję za przybycie. Dziękuję wszystkim ludziom gór, bo właściwie tak jak patrzę, to wszyscy jakoś tam z górami jesteśmy związani. Musicie chwilę przeżyć, chwilę podziękować, bo to przy okazji to takie wystawy to jest niestety niezbędne, a może niestety. Dziękuję Ewie i Wojtkowi, że w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby trochę złamać jak mamy konwencję wystaw fotograficznych w Biennale i pokazać trochę góry z innej strony, prawda? Góry w oczach, nie góry jako bezpośrednio, tylko góry w oczach ludzi, którzy tam mieszkają. Dziękuję bardzo Danielowi za to, że jakoś pomógł nam tą wystawę tutaj poukładać. I ogromnie przede wszystkim Marysi Szubar za to, że nas tutaj gości, że to wieszało, wszystko powiesiła, że tak to na ścianach wszystko wygląda. Dziękuję bardzo moim kolegom z Jagiellońskiego Towarzystwa Fotograficznego, którzy tutaj są licznie zgromadzeni, moim koleżankom i kolegom z pracy. I też chciałem powitać osobę mi szczególnie bliską, niezwiązaną z branżą fotograficzną, ale tutaj zaszczycina swoją obecnością pani dr Wiesława Łazarkiewicz, pan profesor Bogdan Łazarkiewicz. Pan profesor Bogdan Łazarkiewicz jest moim guru chirurgicznym, od początku jeden z najwybitniejszych europejskich chirurgów. Także tym wielką, z ogromną przyjemnością pani profesor, pani doktor, panie doktorze, też się witam. Witam również moich kolegów, bo koleżanki właściwie, to nie, może koleżanki i kolegów z tych wypraw górskich, na których te zdjęcia były wykonane.